kompostuj. Powiem szczerze, że muchy gryzą ostro. Się nie wypsikałam insektem, znaczy sprayem przeciw insektom, ale jeszcze mi nic nie ugryzło. Natomiast mojego konia tutaj ta chmara much niestety mocno męczy. Zdjęłam mu właśnie ogłowie. To jest dosyć młody konik, dopiero zaczyna wchodzić w takich rajdach. Powiem szczerze, że jest dosyć taki bystry i jest dosyć szybki. Praktycznie tam, gdzie moi koledzy i koleżanki sobie stępują, to ja kusuję. On jest dosyć taki, no do przodu bym powiedziała. Taki mi się trafił. Bardzo przyjemny. Bardzo jest przyjemny i przede wszystkim, słuchajcie, tu są takie widoki, że żałuję, że nie mam kamery GoPro, bo bym wam mogła pokazać, może sklecę coś na mój kask na krótko, to wam będę mogła pokazać, jak tutaj pięknie jest, jak tutaj to jest kraina koni, krów, owiec. Chodzą te konie jak psy tutaj na łące, puszczone wolno sobie chodzą ze źrebakami. Coś niesamowitego, powiem wam, naprawdę, no co za kraina. Jak ktoś jest zakochany... on jest trochę nerwowy, tęskni za swojakami. Jak ktoś kocha konie, to naprawdę to jest perfekcyjne miejsce właśnie na takie historie. Także polecam tą przygodę. Co tam? Kogo tam widzisz? Tam to są też konie, akurat nie z naszego stada, ale jakieś tam są konie. I z tamtego kierunku też idziemy, także tam jest jego dom. Tu jest reszta uczestników. Jak widzicie, jest ambulans. Czekamy jeszcze na pomoc lekarską i zaraz będziemy ruszać dalej. Jesteśmy właśnie na postoju. Tam z tyłu widzicie maluszka źrebaczka. Może nawet trochę przybliżę. O, proszę bardzo. No tutaj jest mój rumak, dosyć nerwowy. No muchy są niesamowite, ja się właśnie przed chwileńką wysmarowałam sprayem przeciw insektom. To może też nawet mojemu koniowi trochę pomoże. Zobaczymy, czy to będzie coś w ogóle miało jakiś wirkung, bo już próbowałam je mucha też ugryźć w nogę. Więc sobie nawet bryczesy spryskałam tym sprayem, żeby było to po prostu niemiłe. Jest to gorzkie, bo przez przypadek polizałam sobie palce i niestety mam nadzieję, że nie dostanę rozwolnienia z tego powodu. Widzicie, takie są warunki. Jest super, bym powiedziała. Jest totalnie dziko, no jest tak dziko. Nawet te uwięzy takie, jak sami widzicie, są tak skonstruowane prostą metodą, ale naprawdę taką, że te konie rzeczywiście stoją i nie chcą uciekać. I nawet nie mogą, bo są te liny dosyć takie wbijające się w pyski. No, także jest to no, mega ciekawe doświadczenie jak dla mnie. No i przy okazji piękne widoki. Mamy piękną pogodę, nie wiem ile jest stopni, ale jest bardzo ciepło. Także sobie musiałam bluzkę wrzucić całą do wody. I mam teraz mokrą, więc jest mi trochę przyjemniej. O, widzicie jak zachodzi troszeczkę słoneczko, to widać może nawet lepiej rysy tych gór. Przepięknie tu jest, przepięknie. Wszystko jest piękne, zielone. W ogóle to jest ciekawe, widzicie, można powiedzieć, to są takie drogi miejskie ich. Bez asfaltu, wszystko jest proste, naturalne. Konie to też wiedzą, tutaj trochę lubią wypruwać, bo też są nauczone, że często sobie galopują na takich drogach. My mamy konie podkute ogólnie na 4 kopyta. I też dobrze, dlatego że tereny są mocno wymagające, jest dużo skał. Trzeba się też wspinać, już galopowaliśmy pod górkę, też koniom jest czasami trochę prościej. No a teraz jest taka pora, że rzeczywiście no, ciężko się od tych much odgonić.